Justyna Bednarek, Basik, Grysik i Wrony, wydawnictwo literackie. Justyna Bednarek napisała tym razem swoistą przypowieść, znacznie różniącą się od jej dotychczasowej twórczości. Książkę poetycką i refleksyjną, a opartą na metaforze łączących wszystkich ludzi kolorowych linek. Linek, które widzą jedynie tytułowe wrony, unoszące się nad całą tą opowieścią niczym mityczne mojry, które przecież, jak pamiętamy, również miały wgląd w ludzkie losy. Obserwujemy tu życie głównej bohaterki, Basika Grysika, od jej baśniowych narodzin pewnego zimowego dnia, aż po moment, gdy na świat przychodzi jej własne dziecko, małe prosie z muchą w nosie. Jest to deterministyczna wizja ludzkich losów w miniaturze, ale jednocześnie taka wizja, którą można czytać na przeróżne sposoby. Również szeroko, jako opowieść o tym, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Otwarte na różne interpretacje jest też zakończenie książki. Z kim bowiem los splecie małe prosie z muchą w nosie? Tego nie wiemy, a możliwości jest przecież wiele, tak jak wielu jest ludzi i barwnych połączeń między nimi.